Treblinka 2. Niemiecki nazistowski obóz zagłady. Jeden z trzech obozów wraz z Bełżcem i Sobiborem, które powstały w ramach akcji Reinhardt. Jej celem było wymordowanie Żydów z Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego, części przedwojennej Polski znajdującej się pod okupacją niemiecką. W latach 1942-1943 w czasie akcji zamordowano niemal 2 miliony Żydów. Latem 1941 roku Niemcy utworzyli obóz pracy przymusowej Treblinka 1, przeznaczony dla Żydów i Polaków. Zlokalizowano go niedaleko wsi Treblinka. Znalazły się tam osoby aresztowane za działalność w polskim podziemiu lub inną działalność przeciwko okupantowi. Przez obóz przeszło niemal 20 tysięcy osób. Połowa z nich zginęła. W maju 1942 roku więźniowie obozu pracy rozpoczęli budowę obozu zagłady Treblinka 2. Na miejsce przybyła też załoga. Niemieccy i austriaccy esesmani oraz ukraińscy strażnicy. Pierwszy transport więźniów przybył do obozu zagłady z warszawskiego getta 23 lipca, dzień po rozpoczęciu wielkiej akcji likwidacyjnej. Żydowscy mieszkańcy Warszawy mieli być oficjalnie wysiedleni na wschód do pracy. Jednak w rzeczywistości w ciągu 2 miesięcy do Treblinki wywieziono niemal 300 tysięcy z nich. Dziś na części terenu byłego obozu rośnie las. Niedaleko dziury w ziemi, która przypomina o znajdującej się w tym miejscu studni obozowej, znajdowała się część administracyjna i mieszkalna obozu. Mieszkało tam około 30 esesmanów i około 100 strażników. Były tam również punkty usługowe, a od wiosny 1943 roku rozrywka w postaci mini zoo. W tej części mieszkało również kilkuset Żydów wybieranych z transportów, którzy przez pewien czas pracowali w obozie w różnych grupach zwanych komandami. Pierwszym komendantem obozu był dr Imfried Eberl, mający doświadczenie w pracy w nazistowskim programie eutanazji osób chorych i niepełnosprawnych, w czasie którego zamordowano niemal 200 tysięcy ludzi. Szybko uznano jednak, że obóz Treblinka 2 pod jego kierownictwem nie działa wystarczająco efektywnie. Zastąpił go więc Franz Stangl, były komendant obozu zagłady w Sobiborze. Żydzi byli przywożeni do Treblinki w wagonach towarowych, a transporty były pilnowane przez strażników, którzy strzelali do ludzi podejmujących próby ucieczki. Choć odległość od Warszawy wynosiła około 100 km, to podróż mogła trwać kilka dni albo i dłużej, gdyż pierwszeństwo na torach miały niemieckie transporty wojskowe. Wielu Żydów nie przeżyło podróży w tak trudnych warunkach. Mieszkańcy getta, zamknięci w wagonach, nie wiedzieli, dokąd jadą. Jednak na początku sierpnia do Warszawy wrócił jeden z pierwszych uciekinierów z obozu, Dawid Nowodworski, który dał świadectwo potwierdzające, że wyjazd do Treblinki oznacza śmierć. Tym, co przywiezieni do Treblinki widzieli po wyjściu z wagonów, były rampa, wysoki płot z drutu kolczastego i drewniane baraki. W jednym z nich mieli zostawić swoje kosztowności. Inny z czasem przerobiono tak, by przypominał stację kolejową z zegarem, tablicami i rozkładem jazdy. Niemcy chcieli jak najdłużej utrzymywać iluzję, że Treblinka jest jedynie stacją przesiadkową, a nie miejscem, w którym wszystkie osoby z transportu zginą. Po zostawieniu swoich bagaży, zmęczeni i spragnieni ludzie pędzeni byli przez krzyczących i bijących strażników na plac, na którym prowadzono selekcję. Większość osób prowadzono dalej, natomiast niewielką ich część kierowano do pracy. Dzielono ich tam na liczne grupy. Komando niebieskie opróżniało wagony i przeglądało ciała zamordowanych w poszukiwaniu ukrytych kosztowności, a następnie dezynfekowało wagony.
Czerwone sortowało własność zamordowanych. Żółte przeszukiwało ich ubrania. Mniejsze komanda pracowały przy kamuflowaniu obozu, w którym utworzono również orkiestrę. Sonderkommando, komando specjalne, pracowało i mieszkało oddzielnie, w niedostępnej dla pozostałych części obozu, w której zajmowało się grzebaniem ciał zamordowanych tam Żydów. Choroby, bicie, samobójstwa, a także egzekucje członków komand i wymienianie ich co jakiś czas sprawiały, że rotacja była bardzo duża. Dziś w tym miejscu znajdują się kamienie z nazwami państw, z których pochodzili przywożeni do Treblinki ludzie. Mniejsze kamienie symbolizują wymordowane w Treblince społeczności żydowskie. Na 216 z nich znajdują się nazwy miast i miasteczek w okupowanej Polsce, z których pochodzili. Na jednym z kamieni znajduje się nazwisko Janusza Korczaka, pedagoga i pisarza, który został zamordowany w Treblince wraz ze swoją współpracownicą Stefanią Wilczyńską i z dziećmi z sierocińca, który prowadzili w Warszawie. Zdecydowaną większość osób z każdego transportu po selekcji prowadzono do rozbieralni. Po zostawieniu tam ubrań, osobno kobiety i mężczyźni byli pędzeni wąską drogą w dół, do komór gazowych. Drogę tę Niemcy nazywali Der Schlauch, wąż ogrodowy, a Żydzi Himmelfahrtstrasse, droga do nieba. Początkowo w obozie znajdowały się 3, a następnie 10 komór gazowych. Do mordowania w nich wykorzystywano spaliny z silnika radzieckiego czołgu, które były wtłaczane do środka za pomocą rur. Same komory, aby utrzymać iluzję, że miejsce to nie jest miejscem kaźni, stylizowane były na łaźnie. Obsługiwało je 2 ukraińskich strażników. Po zamordowaniu znajdujących się w środku ludzi, wyciągano ich ciała, przeszukiwano je, a następnie wrzucano do znajdujących się nieopodal wielkich dołów. Osoby, które nie mogły po wyjściu z wagonów iść o własnych siłach, starsi, chorzy i dzieci, byli kierowani nie do komór, lecz do lazaretu. Był to drewniany budynek ze znakiem Czerwonego Krzyża. Symbol ten mieli też jego pracownicy. W rzeczywistości nie leczono tam ludzi, lecz zabijano strzałem w tył głowy, a ciała wrzucano do dołu za barakiem. Mordowano tam również co pewien czas więźniów z komand, a ich skład uzupełniano nowo przybyłymi. Wraz ze zmianą sytuacji na froncie wschodnim i załamaniem się ataku na Związek Radziecki, Niemcy zaczęli się obawiać, że w przypadku nadejścia Armii Czerwonej fakt istnienia obozów zagłady zostanie odkryty, a informacja o dokonanym w nich ludobójstwie upubliczniona. W związku z tym, już jesienią 1942 roku w Treblince zaczęto palić ciała zamordowanych, a wczesną zimą 1943 roku wydobywać ciała zamordowanych wcześniej, po to by je spalić przed powtórnym pogrzebaniem. W tym miejscu znajdował się wielki ruszt, który powstał właśnie w tym celu. Więźniowie z innych części obozu nie mieli wstępu do tego miejsca. Jedynym wyjątkiem był Jan Kielwiernik, cieśla, który wykonywał różne prace na terenie całego obozu. Udało mu się uciec z Treblinki w sierpniu 1943 roku. Następnie spisał swoje wspomnienia z obozu, które jeszcze przed końcem wojny opublikowało podziemne wydawnictwo. Żydzi pracujący w obozie rozumieli, jak straszny koniec ich czeka. Patrzyli na umierających każdego dnia i zdawali sobie sprawę, że kwestią czasu jest, aż wszyscy zginą. Wiosną 1943 roku część z nich zaczęła rozważać masową ucieczkę. W obozie powstała niewielka konspiracja, która wyczekiwała odpowiedniego momentu na realizację tych planów. Ostatecznie bunt wybuchł 2 sierpnia, kiedy do obozu nie przybył nowy transport, a część SS-manów i strażników odpoczywała nad Bugiem.
Więźniom udało się ukraść broń z niemieckiego arsenału w obozie, zaatakować niektórych strażników i SS-manów, podpalić część baraków i podjąć próbę ucieczki, do której spontanicznie przyłączyła się duża część pozostałych więźniów. Organizatorom buntu nie udało się zniszczyć komór gazowych ani przeciąć przewodów telefonicznych, ale w efekcie tego wydarzenia około 70 uciekinierów przeżyło wojnę. Bunt więźniów nie przerwał działalności obozu. Zmieniono jednak jego kierownictwo. Sztangla przeniesiono, a nowym komendantem został jego wcześniejszy zastępca, Kurt Franz. Ostatni transport więźniów przybył w drugiej połowie sierpnia z getta białostockiego. Po ich wymordowaniu Niemcy zlikwidowali obóz i zatarli wszelkie ślady jego istnienia. W latach 60. na terenie byłego obozu zagłady otwarto istniejące do dziś Muzeum Treblinka. Odsłonięto również pomnik w miejscu, w którym znajdowały się komory gazowe. W miejscach, w których zakopano prochy zamordowanych, wylano beton. Od wielu lat, 2 sierpnia, w rocznicę buntu więźniów Treblinki, Żydowski Instytut Historyczny organizuje uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Około godziny 8 przyjechał pociąg z Warszawy. Widzieliśmy, jak otwierają i zamykają bramę wjazdową i w ciągu minuty pełną parą rozpoczęło się czarne wesele. Naraz otworzono wszystkie drzwi od pociągu. I już podskakują Ukraińcy i SS-mani z nachajkami i rozpoczyna się dzika nagonka na przybyłych Żydów.